Mało osób też wie, albo nieraz może oglądało pewne nagrania akurat, które są na kanale, dostępne na kanale Kościoła Wolnych Chrześcijan w Świętochłowicach, którym główną osobą, która jest przedstawiana na tym kanale, która prowadzi ewangelizację wśród dzieci, jest żona Marka, Beata akurat. I powiedz coś więcej o tej służbie akurat, czym to dokładnie, w jakiej grupie wiekowej chce dojść i... No, mogę powiedzieć parę słów. My się staramy jako zbór objąć wszystkie grupy wiekowe tych osób, które są tutaj w jakiś sposób obecne, czy identyfikują się z nami. Więc mamy nauczanie dla dzieci w różnym wieku. Mamy też nauczanie dla młodzieży. No, moja żona nagrywa filmiki, takie krótkie filmiki, tam nie wiem, 10-minutowe, z takimi śmiesznymi pacynkami, które porusza. Nazywa się to Biblia dla dzieci na dobranoc. I tam szczęśliwie tych filmików jest kilka, bo to też jest bardzo pracochłonne, to się tak zdaje. No, filmik 10 minut, ile to może trwać? No, to jest cały dzień nagrywane. Taka jest prawda. A do tego trzeba to przygotować, żeby to porządnie było przygotowane, bo nie o to chodzi, żeby cokolwiek powiedzieć, czy też, jak się to mówi, gadać, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć coś sensownego, żeby do tych dzieciaków dotarły jakieś treści ewangelizacyjne, bo to ma za zadanie doprowadzić te dzieci do wiary, taka jest prawda. No, moja żona bardzo to tak solidnie robi, widzę, jak ślęczy nad tym, jak siedzi, nie korzysta z gotowych materiałów, tylko sama przygotowuje te lekcje i no, to jest pracochłonne, nie? Ale jak się to dziś mówi po angielsku, feedback jest pozytywny, także dużo dzieciaków bardzo pozytywnie teraz przygotowuje kolejny filmik, tym razem jedno z dzieci będzie razem z nią. A jak się nazywa ten kanał akurat na YouTubie? Biblia dla dzieci na dobranoc. O, to zachęcamy, żeby wasze pociechy, ja jeszcze swoich nie mam, żeby wasze pociechy akurat przekarmiły się Słowem Bożym, przynajmniej w takiej formie, która jest dostępna. Bo nie każde dziecko, mało które ja znam, przynajmniej które by chciało czytać Biblię. Zdarzają się, ale no nie jest to raczej normą. Czasem się zdarzają, szczególnie w chrześcijańskich domach, dzieci, które pragną poznawać Pismo Święte i no, co tu dużo mówić. A Panu? No, ja akurat dwoje takich dzieci miałem, które od najmłodszych lat były zainteresowane i w tej chwili no, dziękuję Panu Bogu, bo to nie dlatego, że to ja takim pobożnym chrześcijaninem jestem, tylko to z łaski Bożej. I syn, i córka się nawrócili, także jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny za to. Chyba nie ma większej radości na świecie niż to, żeby widzieć swoje dzieci w rękach Zbawcy. Nie ma niczego cudowniejszego, to jest. A te dzieci mają swoje dzieci. Te dzieci mają dzieci, tak. Słuchajcie, jak się to dzisiaj mówi, piąty wnuk się wczytuje. No. Moja córka jest w drugiej ciąży, a syn mnie uszczęśliwił 3 dziewczynkami, a ona ma syna i teraz chyba dziewczynka będzie. Także się cieszę bardzo, bardzo się cieszę. Już modlę się do zbawienia. To Bożego błogosławieństwa dla nich przede wszystkim, aby Pan ich zbawił, prawda? To jest najistotniejsze dla każdego, dla rodzica, dla dziadka, dla każdego. Śliczne są, żeby tak jeszcze pobożne były. No, to już rodzice mają wpływ na to, ale też nie do końca. Nie do końca. Nigdy żaden z rodziców nie może powiedzieć, że to dzięki temu, jaki on był cudowny, jego dzieci są zbawione. Nigdy żaden. Raczej modlitwa rodziców jest mniej więcej taka: Panie, dzięki, że mimo tego, jaki jestem. No. Marku, jeszcze takie jedno pytanie z Twojego doświadczenia, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, wspomnieliśmy, Marek, w jakiej społeczności jesteś, a to, że jesteś starszym w społeczności, starszym, jednym ze starszych zborów. Tak. I ja Ci mam pytanie jako te osoby, którą Pan postawił akurat jako osobę dozorującą, jako biskupa, prawda, jako dozorcy, trzody Bożej, to jak Ty, Twoim zdaniem,
jak, co by można było zmienić? To ty byś zmienił, chodzi o sposób ewangelizacji akurat. Ludzi, jak podchodzić do ludzi ze Słowem Bożym, żeby ludzie nie uciekali, że tak powiem, zaraz z krzykiem. Bo niestety Świadkowie Jehowy pojmą, że tam jest dużo gorliwych ludzi i dużo bardzo sympatycznych, bardzo zwiedzionych niestety, ale to niestety ludzie, no kogo ludzie kojarzą, jak widzą z Biblią w ręku, to myślą, że Świadkowie Jehowy i zaraz próbują przekonać, co jest po chrześcijańsku też. U nas w ogóle ludzie myślą, że oprócz katolicyzmu to są już tylko Świadkowie Jehowy. Kiedyś mi mój znajomy wiele lat temu z pracy próbował tłumaczyć, że kościół ewangelicki, który u nas w mieście stoi tam kilometr może stąd, że to jest kościół Świadków Jehowy, więc ludzie nie mają bladego pojęcia. Nie wiedzą, że taki jak my, to tam po drugiej stronie oceanu to jest cały kontynent, prawda? Ewangelicznie wierzący. Jak są wierzący, tak są, tak, ale no jest tam wielu braci, tak? No, Stany Zjednoczone Ameryki no, głównie są wybudowane przez ewangelicznie wierzących protestantów. Nie? To jest, co tu dużo mówi się. Ale o co pytałeś? To jakoś mi uciekło. Aha, już wiem, jak ewangelizować. Wiesz co, Maćku, kiedy myślę o ewangelizacji, to myślę o dwóch takich rzeczach. Pierwsze to jest to, że Bóg posłał nas tak zwanym wielkim posłaniem misyjnym do wszystkich. A prawda jest taka, i wiemy o tym przecież, że nie wszyscy są zdolni do uwierzenia. Więc często w ogromnej większości nasze słowa będą się odbijały jak przysłowiowy ping-pong od ściany. I próba docierania do ludzi, którzy nie chcą słuchać, jest niesamowicie trudna. Wiem, że są osoby, które to umieją robić. Wiem, że są osoby, które z radością na przykład są gotowe chodzić po ulicach i zagadywać ludzi po to, żeby głosić im Chrystusa. No ja tego nie potrafię, powiem szczerze. Nie mam też wiary, żeby coś takiego robić. Uważam, że to jest coś, co nie wiem, no. Może powiem to tak. Ja sam nie chciałbym być zagadywany. I to jest takie żenujące dla mnie. Kiedy ktoś próbuje mnie zagadywać, nawet hostessa gdzieś tam w sklepie, ja się gdzieś obruszam w środku. Dla mnie to jest takie nieprzyjemne. I stąd też jakby no nie chciałbym zagadywać innych. Odczuwam taką barierę jakąś. Natomiast są metody fajne. No, na przykład Liga Biblijna, ten cały kurs odkrycia przez internet. Ja tam jestem tym e-Filipem, parę tam osób prowadzę. No, zdarzają mi się prawdziwe nawrócenia. Tutaj do zboru przyłączyli się ludzie, którzy po prostu przeszli przez kurs Filip i się po drodze nowo narodzili. Norbert na przykład. Znasz Norberta? Tak. No. Tak. No i także jest. No, to jest fajna metoda z tego powodu, że jakby ludzie są już wstępnie odsiani. Czyli jakby rozmawiasz tylko z tymi, którzy rzeczywiście rozmawiać chcą. I kiedy ja widzę Pismo Święte, to mniej więcej tak wygląda. Apostołowie rozmawiali z tymi, którzy rozmawiać chcieli. Nie narzucali się innym. Nie próbowali jakichś, nie wiem, sztuczek, żeby pozyskać czyjąś uwagę. Nie wiem, no. Zgroza nad zgrozami słyszałem, że niektórzy chrześcijanie naprawdę za klaunie się przebierają, żeby móc. Nie wiem, nie widzę naszego Pana i Zbawiciela w stroju klauna, żeby nie było. Marko, jeżeli mówisz o tym, co ja myślę akurat, o tej pewnej. W pewnym zbiorze ludzi z Warszawy, to ja... Nie wiem, jakich ludzi. No. Nie wiem, ale słyszałem o tym gdzieś. No ale to jest makabra. No. To jest, w ogóle nie o to chodzi. My nie mamy próbować pozyskać uwagi ludzi. Tak. Mamy spróbować dotrzeć do tych, którzy mają otwarte uszy, aby słuchać.
Tylko widzisz właśnie, Marku, problem polega na tym, że ja spotkałem się z Krzyśkiem. Ja jestem w stosunku do ciebie chrześcijaninem bardzo krótko, ale ja spotkałem się z pewnym wersetem, który jest często na ewangelizacjach używany i jest wyciągany z kontekstu. Mm-hmm. Mam na myśli z Księgi Objawienia 3.20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Ale Pan Jezus kołacze do zboru. No ja wiem, ale to jest do ludzi ze świata, tak, że mu to pasuje, tak. Bo to taki wytrych, ale to nie działa tak. Tak, tak słyszałem też, że Bóg zburzył mur nieprzyjaźni pomiędzy nami a niewierzącymi. Też takie interpretacje tak? Słyszałem. Tak. Jej. Tam przecież chodzi o Żydów i o pogan. W tym kontekście pada ten werset. No, metoda wyciągania wersetów z Biblii, no. Jest jak świat, jak świat stara, tak? Czekajcie, jak to było, czytam na jednym miejscu, czytam i poszedł Judasz i powiesił się, a na innym idźcie i wyczyńcie podobno, tak? Do takich absurdów czasami się dochodzi, no to jest oczywiście przykład skrajny i śmieszny, ale no raczej nie należy ludzi. Może jeszcze jedna rzecz odnośnie ewangelizacji. W moim zdaniem za mało ludzi mówi się o grzechu. Próbuje się Ewangelię opakować w sposób taki atrakcyjny, który byłby atrakcyjny dla cielesnych ludzi, dla ludzi, którzy pragną wyłącznie swojego szczęścia. Gdzie jest powiedziane, że celem Boga jest szczęście ludzi na ziemi? To jest jakaś totalny wymysł, to jest bzdura. Celem Boga, owszem, naszym celem jest szczęście. W wieczności z Panem Jezusem. Ale nie tu, na tej ziemi. Na tej ziemi ucisk mieć będziemy. To przecież pisze. Mamy obiecane doświadczenia od Ojca, 12 rozdział listu do Hebrajczyków, których Bóg miłuje tych i każe. W związku z tym nie dziwcie się, że ogień, który nas pali, tak? To jest coś, co mamy obiecane. My nie mamy obiecanego szczęścia. Mamy obiecane szczęście, owszem. To, czego oko nie widziało, czego oko nie słyszało, ale tam, a nie tu. A ludziom się próbuje podawać chrześcijaństwo jako sposób na szczęście tu i teraz. Taki marketing. Takie kuszenie tych ludzi. Podczas kiedy to w ogóle nie jest prawda. I oczywiście ktoś taki, no, skoro ma być szczęśliwy, to może się nawróci. Ale no, jakby to powiedzieć, na ile to będzie mocne, tak? To będzie powierzchowne. Czy ja jestem szczęśliwy? Oczywiście, że jestem. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że służę mojemu Panu. Ale nie dlatego, że wszystko mi się pięknie ułożyło w życiu, bo się nie ułożyło. Nie ułożyło się. Były bardzo trudne przeżycia w życiu miałem. Ale nie chcę o nich opowiadać w roku. To nie jest warte tego, żeby o tym mówić. Nie wchodził w pewien rzecz. Też ja, bo mi to umknie akurat, ale też takie bardzo ważne pytanie jest, akurat jak podchodzić mamy ludzie, którzy widzą, mają spojrzenie biblijne, prawda? Widzą, to się wszystko układa, tak jak mówiliśmy tak paręnaście minut temu. I dzisiaj jest takie podejście akurat, że chodzi o braci i siostry z kościołów charyzmatycznych dla świątkowych. Jak do nich podejść, bo to jest najtrudniejsze. I jak im pokazać to, że oni są w błędzie, że oni w pewien sposób, na który oni patrzą na Słowo Boże, wyciągają te wersety i ich spojrzenie jest złudne, że ono nie ma w odczytywaniu holistycznie całości Słowa Bożego, nie mogą tego tak wyciągać i mówić, że to dostali coś od Pana, coś, bo to się wiąże często, jakbyśmy chcieli komuś coś zabrać. Mm. I niestety wiąże się z tym, że ty byłeś, sam wspomniałeś wcześniej w sporze charyzmatycznym i ty na pewno, jak wspomniałeś, masz braci i siostry, którzy są tak oddani. Jak ty byś dał swoje prywatne zdanie, taką radę, czy taką, może radę, czy nie radę, taką opinię, jak podchodzić do takich braci i sióstr, takich zborów? I pamiętajmy, że tam są ludzie bardzo pokrzywdzeni, bardzo poprzez emocje, bo tam często w zborach są działania na emocjach. Jak podejść do takich, żeby ich nie zrazić i całkowicie, żeby nie zablokowali się i nie odrzucali z automatu potem? Już byłem kiedyś na takim, no niestety nie skończyłem, na takim kursie pastoralnym dla osób, którzy
dla osób chętnych do pracy wśród osób z problemami psychicznymi. Oprócz mnie i mojej żony, wszyscy pozostali uczestnicy byli ze społeczności charyzmatycznej. Niestety, rozchwianie emocjonalne spowodowane tymi emocjami, które tam są ludziom serwowane, tym napędzaniem, tej radości takiej, prawda, no, powoduje to rozchwianie emocjonalne. No. Taka jest prawda, więc jakieś depresje, inne tego typu historie. Jak do nich podchodzić? Wrócę jeszcze do tej swojej książki na chwilę. Ja ją napisałem, kiedy pisałem tą książkę, to myślałem, ja ją pisałem tak, jakbym mówił do tych ludzi. Ja ją pisałem tak, jakbym do nich chciał powiedzieć, do tych umiłowanych naszych braci, którzy w tych kwestiach się mylą. Ja chciałem do nich podejść, chciałem do nich mówić, chcę do nich mówić tak, jak chcę, aby mówiono do mnie. I tak napisana jest ta książka, Złota Zasada, tak? Cokolwiek chcesz, aby ci czyniono, ty czyń innym, tak? I to jest, według tego staram się postępować. Jak natomiast nie należy zwracać się do charyzmatyków, jak nie należy przedstawiać tych rzeczy. Najwyżej to wypniecie trudno. Tak jak robi to John MacArthur. Tak tego nie należy robić. Z całym szacunkiem do tego brata, bo to jest wspaniały mąż Boży. Nie mam cienia wątpliwości, że ma rację. Również w tych sprawach dotyczących charyzmatyków. W wielu kwestiach on ma rację. Ale jeśli zaczyna się kwestie rzekomego daru języków od nazywania tego bełkotem, to w tym momencie żaden charyzmatyk dalej już nie będzie czytał. To jest po prostu, to jest totalnie kula w płot. Trzeba podać te rzeczy w sposób uprzejmy, zaprawiony solą. Czyli po co mam używać inwektywy typu bełkot? Nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Mi się też kiedyś wydawało, że językami mówię. I gdyby ktoś, mi powiedział, że to jest bełkot, to się odwrócę na pięcie i tyle nie widział. Należy zrobić to w sposób uprzejmy. Jak należy nazywać dar języków? No, zastanówmy się chwilę, bo to nie jest bardzo trudne. No, ja bym powiedział o jakimś wyobrażeniu tego, że ma się ten dar. O wrażeniu, że mówi się językami. Potrzebne jest trochę delikatności. Wiecie, to jest trudne. To jest trudne, żeby do tych ludzi mówić na te tematy. Ale ja myślę, że warto. Ja ich nigdy nie naciskam. Raczej wskazuję na Słowo Boże jako na jedyny autorytet. Raczej pokazuję na to, co można, do czego nadaje się pismo, niż krytykuję ich poglądy. Ale oczywiście, jeśli rozmowa przychodzi na takie tematy, no to mówię wtedy, nie? Ale mówię w sposób uprzejmy. Wiesz, no, nie gniewaj się, ale moim zdaniem proroctwa dziś nie mogą występować. Ja wierzę ci, że ty masz wrażenie takie, że prorokujesz. Też takie wrażenie miewałem. Ale wiesz, teraz myślę inaczej. To jest zupełnie inna rozmowa wtedy. W
wtedy niż takie, nie wiem, bicie po głowie kogoś. To jest zupełnie inna rozmowa. Próbujmy innych traktować tak, jak chcielibyśmy być traktowani. Drogi słuchaczu, jak chciałbyś, żeby cię potraktowali bracia w Chrystusie wtedy gdy się mylisz? Jak chciałbyś być potraktowany? Chciałbyś, żeby ci powiedzieli, że jesteś głupi i żabyjesz? Czy chciałbyś, żeby ci uprzejmie wytłumaczyli, w czym jak się mylisz, i poparli to Bożym Słowem? No więc to drugie. Ja bym chciał być potraktowany w tym drugi sposób. Chciałbym, żeby mi wytłumaczono na podstawie Bożego Słowa, przedstawiono do wody, a następnie dano czas na zastanowienie. Bo nikt nie jest automatem. Ludzie nie zmieniają zdania w ciągu dyskusji na gorąco. No nie łudźmy się, to tak nie działa. To tak nie działa. Młodym ludziom się czasami wydaje, że za pomocą swojego języka są w stanie przekonać innych. I oczywiście czasami ktoś kogoś przekona, ale wtedy przyjdzie kto inny i przekona go do czego innego. Taka jest prawda. Więc to nie ma, to nie ma więc większej mocy. Wiem, że są retorzy, którzy posiadają zdolność przekonywania innych. Quintilian bodajże pisał, że retoryka jest mocą przekonywania innych do swojego zdania. Ale no, jakby to powiedzieć, to tylko ludzka moc jest. Nie używajmy retoryki. Nie używajmy retoryki. Używajmy Bożego Słowa. Bądźmy uprzejmi. To ma ogromną moc. Słowo może ma przekonać. A nie my. To nie my. Wiara jest ze słuchania przez Słowo Chrystusowe, czy z argumentu. Oczywiście jest miejsce na argumenty. Jesteśmy ludźmi myślącymi. Ale to Słowo może ma przekonać oponenta, a nie ja. Naprawdę, jeśli odkrywasz w sobie taką łatwość do zapalania się w dyskusji, to lepiej nie dyskutuj. Po prostu. Zostaw to. Zostaw to, bo narobisz więcej stratu. Wiecie, to jest to takie wahadło, nie? Jest kontakt z tymi ludźmi, na przykład charyzmatykami czy katolikami. I teraz wiecie, teraz jeśli ich złapiesz uprzejmością, argumentem, jakimś sensownym dowodzeniem tego, co twierdzisz, to kto wie, co się stanie. Ale jeśli ich uderzysz, to oni nie tylko nie przybliżą się tu, ale oni przejdą w przeciwległą stronę, zostaną, nie wiem, zwolennikami Hegina czy jakiegoś jeszcze innego z tych arcy. Wiesz o kim? Arcymistrzów. Arcymistrzów, tak. Wręcz odwrotnie. Nie? No. Ja widziałem też to, jak pewna grupa poprzez to, że jeden z naszych braci forsował nauczanie reformowane w sposób taki, moim zdaniem, nadmierny. Ta część tej grupy całkowicie przeszła na pełny pelagianizm. Jako reakcja. Także myślmy o tym, żeby pozyskać braci, a nie żeby wygrać dyskusję. Wygrać dyskusję to potrafi byle pyskarz. Chodzi o to, żeby pozyskać ludzi, nie o to, żeby ich wziąć i ukatrupić Biblią i mieć to z głowy. Czasami jest taka potrzeba. Bardzo rzadko. Wtedy, kiedy pojawia się zwodziciel i próbuje zwodzić innych. Wtedy jest taka potrzeba. Wtedy trzeba faktycznie z grubej rury. Ale to jest naprawdę wyjątek nad wyjątkami. Ale tego zwodziciela też najpierw spróbuj pozyskać, zanim mu przywalisz. Naprawdę warto jest próbować. Wiesz, kim wcześniej był Krzysztof? No nie. Nasz współstarszy? No, nie mam pojęcia, jak to się stało.
Nie mam pojęcia. Dyskutowaliśmy zawzięcie. Zawzięcie na temat bóstwa. Możemy to raczej powiedzieć akurat? Możesz. Tam tak. Jeden ze starszych zboru, akurat Krzysztof Gębielski, był wcześniej świadkiem Jehowy, ale wysoko postawionym. Tak. Był obwodowym. Nadzorcą obwodu. Nadzorcą obwodu. Tak, tak, tak. I kiedy ja go poznałem, to on jeszcze totalnie nie wierzył w bóstwo Pana Jezusa. Po prostu to był człowiek zupełnie z innej bajki. No i dyskutowaliśmy na te tematy, dyskutowaliśmy uczciwie. Nie dyskutowaliśmy na zabijanie się. I w pewnym momencie Bóg otworzył mu oczy. Nie wiem, jak to się stało, to na pewno nie była moja zasługa. Ale Bóg otworzył mu oczy. To jest w tej chwili jeden z najwspanialszych współpracowników naszych. Tyle, ile robi Krzysztof, to ja nie wiem, no sztab 10 ludzi by chyba nie dał rady. No. To właśnie, co powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, ponieważ wiele osób akurat, nie wiem, mam nadzieję, że wiedzą, że istnieje taki zbór jak Kościół Wolnych Chrześcijan w Świętochowicach, ale nie wszyscy znają tu specyfikę społeczności i jakby nie było, można pewne rzeczy łączyć, znaczy łączyć. Bracia mogą z sobą siostry współgrać, tak. Bo mamy z Markiem dzisiaj, Marek ma poglądy reformowane, ale cała społeczność Kościoła Wolnych Chrześcijan, nie wszyscy podzielają ten pogląd akurat. Delikatnie mówiąc. No, tak właśnie. Jest, nie ma tu wojny na noże, na widły, chociaż czasami zdarzają się momentami, że są jakieś tam spięcia. Zdarzają się drobne spięcia. Tak, tak. Ale nie ma żadnej wojny, że ktoś na kogoś, nie wiem, krucjaty szykuje. No, bo... ale zauważyłem, że bardziej agresywni są Arminianie od reformowanych. Oni są bardziej skorzy do pójścia na noże, ja to mówię. Ale no, czy jest metoda jakaś, o to chcesz spytać, wykładać Pismo Święte, a nie teologię. Tak. Oczywiście nie da się tak do końca bez teologii, trzeba wykładać, trzeba, ale no, jakby podstawą to jest no, kazanie ekspozycyjne, kazanie z tekstu Pisma. Jeśli obie strony będą to robiły, to nawet jeśli będą zabarwiały ten tekst swoją teologią, bez tego się nie da, będzie możliwa współpraca. Czasami trochę po grudzie będzie. No. Ale jeśli będziemy się miłować, jeśli będziemy szanować się nawzajem, nie pogardzać sobą z powodu tego, że ktoś tam w jakimś szczególe trochę inaczej myśli. No mamy takie przykłady z historii, na przykład z reformacji. Na przykład John Wesley i George Whitefield. Tak. Z kręgu metodyzmu. George Whitefield akurat skłaniał się ku spojrzeniu reformowanego. Skłaniał się, punktowy z tym. Tak, ale z początku byli razem. Nie podzielał tego poglądu od samego początku. Dopiero potem, jak zaczął czytać Słowo Boże, co bardziej zaczął wnikać, to osiadł na 5 punktach, prawda, na tulipie. A natomiast John Wesley absolutnie nie. A kto głosił, ale się przyjaźnili. Nie to czyli współpracowali i nawet na mowę pogrzebową George'a Whitefielda, John Wesley. To nie wiedziałem akurat. No to... Ja wiem, że ten Whitefield kiedyś był zapytany przez jakiegoś chrześcijanina. Takie pytanie retoryczne. No ale Wesleya to w niebie chyba nie zobaczymy. Co myślisz? Nie? On nie jest reformowany. On mi odpowiedział tak. Mówi, no wiesz, na pewno go nie zobaczymy. Bo będzie tak blisko Pana, w takiej chwale i światłości Pańskiej, że nie będziemy go widzieć. Właśnie, bo to, żeby też to wybrzmiało, że teologia reformowana sama w sobie nie zbawia. Ludzie, którzy opierają się tylko i wyłącznie na doktrynie, które nie wprowadzają ewangelizacji słowa żywego w czyn, no to tak naprawdę to łatka, którą sobie przypinają, są reformowanymi, a nie wydają owocu Ducha Świętego, to mogą się zdziwić po śmierci. Bardzo się mogą zdziwić. Tak. I co z tego, że byli reformowanymi? Tak. To o niczym nie świadczy. Jeżeli to nie jest prowadzone, nie jest to prowadzone w życie, nie jest droga ewangelizacji, którą człowiek powinien być, uświęcać się, którą powinien pokazywać, wydawać te owoce,
A jeżeli tego nie ma, a tylko jest zwykła doktryna, nauka, oczywiście może nawet mówić dobrze i może nawet mówić super, być teologiem, naprawdę, bo są tacy, że naprawdę może wykładać i załamywać, jak to się mówi, wiedzą, może zasypywać wiele osób. Ale co z tego, jak nie ma tego w życiu prowadzonego, tak? Pink Floyd mówi profesorowi. Profesorowie. Jakim wiecie w cudzysłowiu, tutaj w tej książce tylko profesorowie. Czyli no. ci, którzy bardzo mądrze mówią, no to zawsze tacy byli w czasach Pana Jezusa, też Pan Jezus mówił, no, według tego, co mówią, ale według ich wzoru nie postępujcie, tak? Tak. Także to jest od zawsze. Może jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć o sobie może. Wiecie, to, że szanuję Jana Kalwina, to nie znaczy, że się ze wszystkim z nim zgadzam. Nie zgadzam się z nim we wszystkim. To, że szanuję Artura Pinka, też nie zgadza się, też niekoniecznie ze wszystkim się z nim muszę zgodzić. Podobnie jak z Palmerem Robertsonem. Bardzo takim niepokojącym zjawiskiem dla mnie jest, ja to nazywam szalikowcy. Tak jak ci kibice na tym stadionie z tymi szalikami. Pseudo kibice mam bardziej. Tak, pseudo kibice. Tak samo są niestety ludzie, którzy nie wiem, epatują, dajmy na to, swoim baptyzmem. Czy epatują tym, że są reformowani. To jest ich szalik, to jest ich flaga, ich chorągiew, to jest ich powód, nie wiem, do dumy, to jest ich tożsamość. Tożsamość baptysta, tożsamość reformowany. Tożsamość uczeń Chrystusa. Właśnie. Tożsamość brat. Tak. I wiele osób, też chciałbym, Marku, żeby polecam. No. Żeby wspomniał, bo wiele osób myśli, jak powiedzmy teologię reformowana, czy kalwinizm, że to sam Kalwin wszystko i cała reformacja, teologia reformowana, to jest wszystko dzieło Kalwina. Nie. Kalwin nawet pierwszy nie był. Przecież Waldensi byli reformowani, zanim w tej chwili należą do światowego tego, jak to się tam nazywa, kościołów reformowanych, nie przeżyli. Ale oni byli przed reformacją, przed Kalwinem, tak? I tak dalej, i tak dalej. Zawsze byli obok tego kościoła oficjalnego, rzymskokatolickiego, czy kościołów prawosławnych, zawsze były takie zbory jak nasze. Braterskie po prostu, gdzie ludzie byli braćmi. I w tych zborach zwykle teologia reformowana, no bo to jest sensowne, no. Na ten temat, no nie wszystko zrobił Kalwin, gdzie tam nazywanie tego kalwinizmem jest pewnego rodzaju skrótem myślowym, tak bym to ujął. Tak, skrótem myślowym. Podobnie jak nazywanie tego stanowiska, ja to nazywam, ja bym powiedział, że to nie jest stanowisko przeciwne, to jest stanowisko zwichnięte arminianizmem, też nie do końca jest prawdą, bo przed Jakubem Arminiuszem był chociażby wspomniany tu, no, uciekło mi. Pelagiusz. Pelagian. Tak. I no, co prawda przez wiele wieków ten pogląd nie był jakby bardzo ekspansywny czy powszechny, ale no, potem się odrodził. Tak więc tutaj też jest trudno jednoznacznie powiedzieć, że na przykład wszystko co złe to zrobił Jakub Arminiusz. No nie. Tak samo jak też i wszystko co dobre to nie zrobił Jan Kalwin, tak? Było wielu, także w naszych środowiskach ewangelicznych, było wielu braci, którzy mieli istotny wpływ na myśl teologiczną, na tą myśl teologiczną reformowaną także. No, Pinku już wspomniałem, to jest jeden z takich ważniejszych z tych współczesnych, to jest wspomniany już, ale naprawdę bardzo, bardzo szanuję MacArthura czy Jamesa White'a.
czy Donalda Carsona. No, to są ludzie z mojej bajki, tak? To są ludzie, którzy mają istotny wpływ na obecny sposób myślenia środowisk ewangelicznych. Nie istnieje w zasadzie w środowiskach ewangelicznych na podobnym poziomie ta przeciwna arminiańska strona. Chociaż są w większości, chociaż jest ich znacznie więcej niż reformowanych, oni nie wydają takich mężów bożych jak James White, dajmy na to, czy Donald Carson. No, ja kiedy czytam Carsona, na szczęście jest go dużo po polsku już w tej chwili, zaczynają wychodzić jego książki, no to jest po prostu rewelacja. To się czyta widzisz w tym Słowo Boże, widzisz w tym myśl Pańską, widzisz, że ten człowiek naprawdę jest pełny Ducha Świętego, że to, co ma do powiedzenia, to pochodzi z Bożego Słowa. Była chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, była konferencja z tym Wiślewą. Tak, z Donaldem Carsonem na temat suwerenności Boga. No, jest na YouTubie. Jest na YouTubie. Rewelacja. Potem ci prześlę. To trzy dzięki prześli. Chętnie posłucham, chociaż ja tam byłem. I wino piłem, tak? Nie. Nie. Bo widzisz, Marko, na pewno myśmy wcześniej rozmawiali i tak samo nasi widzowie może wiedzą, albo ci, co są nowi, może nie wiedzą. My założyliśmy akurat stronkę na Facebooku, profil. Tam właśnie Reformowanie 1689, powstała stronka, witryna internetowa na www.1689.pl. No i przede wszystkim powstał kanał na YouTube Refo TV. Dlaczego my to robimy? Nie dlatego, żeby teraz w jakiś sposób, żeby teologia reformowana jest taka wspaniała, że teraz wszyscy przystąpcie o teologii reformowanej, bo nie wiadomo, co to jest i wszystko rzućcie i lećcie. Nie. Tylko jeden z powodów było tego, że niestety wiele fałszu, wiele zakłamania na temat spojrzenia reformowanego jest. Nikogo nie zmuszamy, nikogo nie przymuszamy, żeby przyjął ten sposób spojrzenia na Słowo Boże. Tylko skieruję teraz tak ze swojej strony taki apel do braci, którzy nie podzielają tego. Nie podzielacie tego, macie prawo, jesteście braćmi i siostrami dalej, ale dowiedzcie się, z czym się nie zgadzacie. Nie udowiedzcie się u źródeł. Tak. Nie powielajcie stereotypów. Tak. To są bardzo kłamliwe. Tak, są kłamliwe. Nie musicie się zgadzać. Uszanuję to, ale dowiedzcie się, z czym się nie zgadzacie tak naprawdę. Bo na takich stronkach jak Chleb z Nieba, tam gdzie brat Bogusław Wasiewicz, szczególnie pozdrawiam u nas w redakcji, akurat ten artykuł rozłożył na czynniki pierwsze. Który artykuł? Właśnie kalwinizm, pewny zbawiony dla, nie zawsze zbawiony, dla niekoniecznie zbawiony. Aha. No i tam to była osoba, która uczeń, że tak powiem, Hunta, ze szkoły Hunta. Ojej. No Hunt to co mówił w tych swoich, nie wiem, mnie się polska poezja przypomina, ballada romantyczność, dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Tyle mógłbym powiedzieć na temat tego, co powiedział Hunt, to po prostu mózg staje w poprzek głowy. Przepraszam. Proszę. To nie było śmieszne, to było tragiczne. I to ktoś, kto tyle lat służył Bogu i no dobra, mniejsza, zostawmy Hunta, stanę już przed Panem. Tyle na ten temat. Dobrze. A jeszcze takie mam pytanko, chodzi o Nowy Testament, Marek. Czy chcielibyście się podzielić tutaj z widzami akurat o kwestię Nowego Testamentu? Chodzi o tekst bizantyjski? Tak, pracujemy nad tym od wielu lat. Od wielu lat chcielibyśmy przetłumaczyć Nowy Testament z manuskryptów bizantyjskich. Jest opracowanie krytyczne. Zaraz sobie przypomnę, jak się nazywają tych dwóch panów. Robertson i Pierpont. To jest opracowanie krytyczne, podobne do Westcotta i Horta i Nestle Aanda. Z tym, że nie manuskryptów tych najstarszych, tak jak tamte, tylko manuskryptów większościowych, czyli tekstów bizantyjskich.
Tych różnic może tam nie jest wiele, ale troszkę ich jest. Opracujemy nad tym, Krzysiek, który tam pewną rolę odgrywa, jest mocno obciążony, w związku z tym to się wlecze też już któryś tam o rok. Ale byłby to pierwszy przekład tekstu większościowego w języku polskim. I chcemy to od razu zrobić z pełnym mechanizmem systemu Stronga. Czyli od razu z numeracją i ze słownikiem. Także byłoby to narzędzie, które pozwalałoby porównywać te teksty. No, zobaczymy, na ile sił nam starczy, no bo co tu dużo mówić. Zbór świętokłowicki nie jest duży. Ktoś może powiedzieć, chłopie, no porywasz się z motyką na słońce. Ale słuchajcie, no kto to zrobi, jeśli my się za to nie wysilimy? No. Po prostu trzeba, ktoś się za to w końcu musi wziąć. No, w tym kraju jest niewielu ewangelicznie wierzących chrześcijan. Bracia, wyznaczajcie sobie cele i osiągajcie je. To jest naprawdę warte. To jest warte tego, żeby osiągać konkretne cele. Przepraszam, może to już powiedziałeś, może mi umknęło, ale może to jest nasz widz, żeby tak chcieli dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Czym to odbiegały te manuskrypty bizantyjskie? Czym one odbiegałyby od dzisiejszej Biblii Gdańskiej, czy uspółcześnionej, od Textus Receptus? Textus Receptus to jest część tekstu większościowego. Historia Textus Receptus sięga tego, który dyskutował z Marcinem Lutrem, z którym Luter podejmuje, tak, tu są obaj panowie, proszę bardzo. Ten po prawej to Erasm. To jest Erasm z Rotterdamu, wybitny intelektualista. I on stworzył podstawę do tekstu z Receptus, ale on tam tych manuskryptów miał kilka. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie ile, ale można sobie do Wikipedii zajrzeć i poczytać, tam na pewno to wszystko dobrze pisze. No a później odkryto kolejne, nie? I ten Robertson i Pierre Pont, oni zebrali to wszystko w postaci jednego tomu. Na stronie zboru pańskiego jest na temat, w Świętochłowicach jest na temat tekstu bizantyjskiego, jest artykuł przetłumaczony właśnie ich autorstwa, w którym uzasadniają, dlaczego tekst bizantyjski i pokazują jakby powody, dlaczego nie Nestle Aland. I jest to dość ciekawe. Powiem szczerze, ja miałem wiele wątpliwości. Miałem takie późne te manuskrypty, tamte są wczesne i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, przekonali mnie argumentami, że to powinno być, przynajmniej jako artykuł. Tego ma nie być. Niech se jest. Natomiast no, solidnie sprawdzony jest tekst bizantyjski, poddany próbie czasu. Tamte teksty powstawały w okresie prześladowań. Tekst bizantyjski powstawał w sytuacji komfortowej. Można było wziąć, porównać manuskrypty, kopiści mieli dostęp. Słuchajcie, zupełnie inny czas. A co do pozycji wydawanych przez wydawnictwo Horn, to powiedz mi, jak tam ogólnie, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu i pewnie nasi widzowie na pewno będą zainteresowani tym. Jeszcze wspomniałaś o tym, jest to nie jakąś tajemnicą teraz, że w twoim planie jest przetłumaczenie książki akurat Jamesa White'a, prawda? Tak. Szczególnej książki, która jest potrzebna chrześcijanom w kraju, w którym który zakłamuje po prostu prawdę, który mam na myśli Kościół rzymskokatolicki. No, jeśli słucha tego jakiś rzymski katolik, to nie ulę tego w celu atakowania jego wiary, tylko po prostu rzetelności i prawdy. I jeżeli ma prawo się nie zgadzać, no, nie poradzę nic na to. Zawsze będzie ktoś niezadowolony. Ale ta książka jest bardzo potrzebna z powodu... No, to będzie Scripture Alone, czyli jedynie pismo. I to jest książka, która... To jest ekspozycja doktryny sola scriptura, ale jest ona napisana versus poglądom nieprawidłowym, również katolickim, głównie katolickim. Jak wiemy, w Soborze Trydenckim
wprost został, na Soborze Trydenckim wprost zostało uchwalone to, że oprócz Pisma Świętego natchniona jest także i tradycja, i w ten sposób no, w Kościele rzymskokatolickim znalazły się rzeczy, w których w Biblii nie ma nawet śladu, które by nawet nie przyszły przez myśl apostołom czy wczesnym chrześcijanom. No, jeśli się to uda wydać, bo porozumiałem się z wydawcą, wydawca się zgodził i tak dalej, ale no, na razie nie przysłałem papieru żadnych. Także czekamy grzecznie. Chciałbym też, żeby tłumaczył Tomek. Koździsty. Po prostu. Więc moi drodzy, widzicie akurat, że tutaj brat Marek cały czas, że tak powiem, cały czas działa. No, póki Pan da siły, póki da zdrowie, póki da mam nadzieję, że da mi dożyć chociażby dania tego Kalwina. No, ale jeśli kolejny to będziemy robić 20 lat, czwartego nie dożyje. No nie, no już 20 lat Marek, no nie przesadzaj, nie? Chyba nawet trzeciego. Może drugi. No nie, Marku, ale mało osób sobie zdaje sprawę z tego, jak to karkołomną rzeczą jest akurat zrobić przypisy. Bo pewnie sobie wiele osób myśli, a to tylko przypisy, już to zrobione jest. A same przypisy, pamiętajmy o jednej rzeczy. Tu, jak wspomniałeś, to jest łacina. Tak, tak, tak. I to są skróty używane przez łacinników, dla nich znane, tak? Lib ad boni już wspomniałem. Księga do Bonifacjusza. No. C14, kaput 14, czyli rozdział 14, tak? I tak dalej. No, trzeba było te skróty rozszyfrować. Tu mi parę osób pomogło, głównie tłumacz, ale nie tylko. Poza tym identyfikacja postaci. Czasami na przykład kogoś cytuje Kalwin, no i nie udaje się dojść, kto to jest. Przynajmniej w jednym przypadku w pierwszej księdze. Tak mamy, że musieliśmy rozłożyć ręce. Nie wiemy, kogo on zacytował w tym miejscu. Nie? Mhm. Jest też potężny problem z numeracją listów Augustyna. On często jest na przykład w Kalwinie opera jest przypis, że to jest tam list 140, któryś tam, nie? I potem sprawdzasz numerację listów Augustyna, tej listów w ogóle nie ma. I co? No to wtedy sprawdzasz, do kogo on jest, czy jest ten list do danej osoby, tak? A o czym jest ten list do tej osoby, tak? No a teraz, no i teraz no niestety nie wszystkie listy Augustyna są po polsku. Jest tylko część jego listów po polsku. No teraz trzeba do angielskiego się sięgnąć, tak? Ja nie znam angielskiego, muszę prosić o pomoc komuś, tak? No, na szczęście wszystkie są po angielsku w internecie, więc można sobie wejść. Czasami są dzieła, o których nawet nie słyszałem, nie? Że coś takiego było. Czy autorzy, o których nie wiem, czy wydarzenia. Często jest też tak, że mówiąc wprost, Kalwin się myli. Pamiętajcie, że w tamtych czasach materiały piśmiennicze były bardzo drogie. Ty w tej chwili tu masz karteczkę, długopisik. Tak nie było w tamtych czasach. Edukacja polegała na zapamiętywaniu całych ksiąg od najmłodszych lat. Młodzieży wbijano do głowy całe księgi, żeby mogli je cytować, żeby mogli z nich korzystać, musieli znać je na pamięć. Dzisiaj, słuchajcie, moja biblioteka, nie wiem ile tam tych książek ma, tak nie było w tamtych czasach, troszkę ma, tak. Tak nie było w tamtych czasach, więc Kalwin często cytuje z pamięci. Na przykład cytuje, pisząc, że to jest u Sokratesa, scholastyka, w trzeciej księdze w historii Kościoła, rozdział tam któryś. Sprawdzam, nie ma. No.
udało mi się znaleźć, w którym to jest miejscu, tego Sokratesa scholastyk, ale czasami to nie jest Sokrates scholastyk, tylko na przykład Kasjodo, historia kościoła w trzech częściach, którego w ogóle po polsku nie ma. No i to jest w tym momencie zaczyna się już ostra jazda bez trzymanki, że tak powiem, no i nie ma. No i musisz kombinować, jak do tego dojść. Tak kiedyś Marku, już tak jeszcze powiem, dlatego jest szczególnie ta istota religii chrześcijańskiej jest tak ważna, bo Calvin tutaj zawiera w tych dziełach, w tych czterech tomach, które niebawem będą wydane wszystkie cztery. Jeśli Pan Bóg pozwoli, oczywiście. To jest właśnie, żeby dla pokoleń, dla dzieci, ludzi wierzących, dla tych, które się teraz rodzą, dla tych, które są w wieku jeszcze dorastania, żeby wiedziały, kim są, skąd pochodzą, ponieważ no nie czarujmy sobie, no to ten materiał dzisiejszy nie jest nagrywany po to, żeby w jakiś sposób sobie ulżyć na Kościół rzymskokatolicki, aczkolwiek jest, oni zakłamują, zawłaszczają pewne rzeczy i no jest to nieuczciwe. Calvin właśnie to pokazuje. Właśnie to pokazuje, że teologia reformowana wprost wynika z nauk, z wczesnych nauk chrześcijańskich. Właśnie to pokazuje. I pokazuje też to, że ówczesna w jego czasach ta teologia katolicka, która była wtedy, nie wynika. Że jest wręcz odwrotnie. No, szczególnie dużo z Augustyna Cypri, ale nie tylko. Z tego, z Chryzostoma, z wielu różnych z starożytnych historii Kościoła, także opisuje tam wydarzenia, jak to było. Na przykład, że jeden z biskupów po to, żeby ratować perskich jeńców po wojnie, sprzedał złote naczynia z będące w użyciu kościoła, powiedział, że no, przecież nasz Bóg nie je, ani nie pije. No i tam jest cytat, tak? Jasne. No także było to trochę pracy i... Aha, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Oczywiście zrobiony jest indeks cytatów biblijnych, także jeśli byście chcieli... A, jest indeks cytowanych dzieł. Proszę bardzo, Platon, Pseudo-Dionizy Areopagita, Seneca Młodszy, Miguel Servet, a jakże, Sokrates, Scholastyk, Publiusz, Pliniusz, Stacjusz, Swetoniusz, Symonides i tak dalej, Tertulian. To jest indeks cytowanych dzieł, a tu jest indeks biblijny. Indeks biblijny jest szczególnie taki pokaźnie. No, się przewija i przewija. O, tak. W dwóch kolumnach jest zrobione. Trochę tych wersetów zacytował reformator z Gieniawy. Jasne. No, także widać, że jego nauka nie wisiała nigdzie w powietrzu. To wszystko są do konkretnych dzieł się odwoływał. Ja jeszcze może powiem, że wtedy, kiedy uda się wydać cztery księgi, jeśli się uda cztery księgi, to chcielibyśmy wydać wersję tanią, czyli w jednym wolumenie, w takiej okładce i po prostu, żeby to nie kosztowało tyle. To jest wydane po to, żeby mogło przetrwać lata dla tego taktowego wygląda. Natomiast no, wiemy o tym, że studenci teologii, czy ktokolwiek, no nie będzie ich stać na wydanie 140 zł na jeden tom, no, umówmy się. I z tego powodu chcemy zrobić wersję tanią. Nie wiem, czy się nie zdecydujemy może wydania pierwszego tomu równolegle pierwszego tomu wtedy, kiedy wyjdzie drugi już w takiej wersji paperback, nie? Wersji z miękką okładką i wtedy to nie będzie kosztowało, nie wiem, 140, tylko będzie kosztowało 50 zł. Nie? No, jasne. Tak byśmy chcieli zrobić. Wiem, że dla niektórych ta cena jest za porowa. No ale cóż ja mam zrobić? Ja potrzebuję uzbierać na drugi tom. Ja potrzebuję z drugiego uzbierać na trzeci. Myśmy nie odłożyli jakichś pieniędzy do skarpetki, żeby teraz coś tu
nie wiem, ugrać na tym. Na tym się niczego nie ugra. Natomiast być może powstanie podstawa, ja bym to powiedział, taką jakaś podstawa intelektualna dla młodzieży myślącej, która będzie chciała przeczytać czy usłyszeć, co też mieli do powiedzenia ci, którzy mieli coś do powiedzenia. Pewnie, pewnie, że tak. A też do naszych widzów akurat, więc jakby ktoś miał czas, bo na pewno potrzebowałbyś troszkę pomocy, nie? Jako wydawnictwo Horn akurat z czymś, czy chciałbyś pomocy? W sensie na przykład chodzi o łacinę, czy tam chodzi o... Nie, się marzy jeszcze przetłumaczenie paru rzeczy z łaciny. Być może, nie wiem, nie wiem. Jest rozpoczęta przez Janusza Kucharczyka też jest tłumaczenie traktatu o logice Wycliffe'a z łaciny. Ale to jest, on jest prawie że przetłumaczony. On by wymagał tych samych 20 lat pracy. Już zabraknie życia na to. A tam trzeba, tam też są takie sążniste zdania, które po prostu trzeba przerabiać każde zdanie. Wiesz, ile to jest pracy? No. To jest przetłumaczone. Tylko że no, ciężko jest to czytać. Ja no, ja rozumiem cię. Wycliffe. Rozumiem cię. Marzy mi się Wycliffe, tak, marzy się. Marzy mi się Wycliffe. Marzyłoby mi się ten traktat o logice. Nie wiem, czy wiecie, że Wycliffe jest jedynym w historii myślicielem, który stworzył spójny system logiczny w oparciu o Pismo Święte. I właśnie przedstawił go w tym traktacie o logice. Nie Arystoteles. Nie logika rozmyta Łukasińskiego, tylko Wycliffe. Stworzył spójny system logiczny oparty na Piśmie Świętym. I on by chciał, mam tutaj jego brata, który jest, taka wieża, który jest bardzo zainteresowany tą książką. On się tam zajmuje jakimiś chipami, takimi tam rzeczami do komputerów. Gdyby tak do tego dorobić rachunek zdań jeszcze. I na tej podstawie budować chipy. Na podstawie logiki. No cóż. Kochani, jeśli ktoś chce, chciałby, jeśli ktoś chce skosztować, czym to smakuje, jak to... Słuchajcie, to jest w ogóle cudowna praca. Tak? Tyle, ile ja się rozwinąłem przy okazji tej pracy. Tyle, ile Pan mi pokazał w czasie tej pracy. To jest po prostu nieporównywalne z czymkolwiek innym. Nieporównywalne. Naprawdę, wiecie, praca nad tekstem. Po prostu to zmienia świadomość. Widzi najbardziej. Rozmyślanie o suwerennym Bogu. Słuchajcie, to zmienia świadomość. No jeszcze jedna rzecz zabezpiecza przed pychą. Naprawdę. Wtedy, kiedy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest Bóg. No wiele osób tego nie chce przyjąć. Nie. Albo wtedy, kiedy sięga do... My tacy mądrzy, XXI wiek, kurczę, kosmos. Normalnie, nie? A potem czytasz Kalwina i nie umiesz go zrozumieć. Wiesz, jak to pokazuje, tak? Pomoś się, rubaczku mały. Ale tak bardzo ważną była taką rzeczą, że wielu ludzi patrzy na reformatów, szczególnie na Kalwina, cały czas jeden temat się rzuca. Predestynacja. Tylko mało osób sobie zdaje sprawę, a nikt tego tematu nie porusza, że naprawdę temat predestynacji był poruszony przez Marcina Lutra. Oczywiście, właśnie w tej książce. W tej książce dlatego zdecydowaliśmy się ją wydać między innymi. To właśnie tak w tej dyskusji z Erasmem w Rotterdamu. Erasmus twierdzi, że człowiek posiada wolną wolę, a Marcin Luther twierdził, że człowiek nie posiada wolnej woli, posiada wolę zniewoloną grzechem. I takie są fakty, no, co tu dużo mówić. Tylko żeby tak, żeby nasi też widzowie, którzy pierwszy raz tego słyszą, żeby rozumieli, że Bóg nikomu nie zabrał woli. Człowiek miał zawsze wolę. Tak. Tylko człowiek nie ma tej woli samej, którą miał Adam i Ewa przed upadku. Że ta woli jest już
zabrudzona, ona jest zniekształcona, skażona grzechem. I to nie jest tą samą wolą, co Adam i Ewa byli idealni. Oni byli koroną Bożego stworzenia, oni byli czyści. A i dlatego Martin mówi, Luther mówi o niewolnej woli, nie dlatego, że ludzie chodzą jak kukły, nie dlatego, że jak cyborgi, tylko dlatego, że potrafią wybierać tylko zło. Oczywiście robią dobre rzeczy z punktu widzenia ludzkiego, działają charytatywnie, ale jakby mieli wybrać Boga, mieliby wybrać sami od siebie, nie są w stanie tego zrobić. I tu właśnie teraz jest to właśnie, oczywiście w kółku kręcimy często w rozmowie z naszymi braćmi, siostrami, że często jest postrzegane, że bo Calvin nauczał tego, że nie mamy wolnej woli i nie możemy nic, czyli jak nie mamy wolnej woli, to Bóg jest odpowiedzialny za grzech. No, z całym szacunkiem, ale to jest niedorzeczne. Może ja spróbuję powiedzieć przy okazji, zachęcając do suwerenności Boga Artura Pinka, w jaki sposób to tłumaczy Artur Pink, bo do mnie osobiście to tłumaczenie dociera na 100%. Po prostu widzę, że tak jest. Artur Pink mówi tak. Są dwa miejsca w Piśmie Świętym, gdzie jest powiedziane o niemożliwości. Pierwsze miejsce to jest z księgi jak się nazywał ten prorok, co go ryba z Jana? Jonasz. Jonasz. Z księgi Jonasz. Jest powiedziane, że ci zmęczony już jestem. No, będziemy za chwilę kończyć zresztą. Że ci marynarze, na których statku ten Jonasz płynął, że oni próbowali dopłynąć do jakiegoś lądu, ale nie mogli. Jest podana przyczyna tej emocji. Nie mogli z powodu wiatru i potężnych fal. Nie mogli dopłynąć do brzegu. To jest przyczyna, dlaczego oni nie mogli czegoś zrobić. I podobne słowo użyte jest w odniesieniu do braci Józefa. Kiedy jest powiedziane, że nie mogli zdobyć się na dobre słowo względem Niego. I jest pytanie, dlaczego nie mogli się zdobyć na dobre słowo względem Niego? Czy dlaczego może nie znali dobrych słów? Nie, oni znali dobre słowa. Może oni nie rozumieli, że jest ich bratem. Rozumieli, że jest ich bratem. Może usta zarosły jak w Matrixie tym neo. No nie zarosły im usta. Potrafili mówić, byli inteligentni, potrafili zrozumieć tą sytuację, a jednak nie potrafili zdobyć się na dobre słowo względem Niego. I tam pisze dlaczego? Ponieważ Go nienawidzili. Ich niezdolność nie była niezdolnością zewnętrzną, jak burza czy wiatr. Ich niezdolność była niezdolnością wewnętrzną, spowodowaną nienawiścią. Oni nienawidzili swojego brata. No potem upozorowali jego śmierć, znamy tą historię, tak? I podobnie jest z grzesznikiem. Grzesznik nie posiada woli nawrócenia, nie jest w stanie się nawrócić nie dlatego, że są okoliczności, które mu to uniemożliwiają. Oczywiście istnieją ludzie z uszkodzonym mózgiem, jacyś. Czasami tak jest, tak? Ale ogromna większość ludzi jest intelektualnie sprawna. Są w stanie zrozumieć poselstwo Ewangelii. Rozumieją te słowa i rozumieją te myśli, że jeśli uwierzysz, to tobie będzie przypisana sprawiedliwość Chrystusa, ponieważ Chrystus poniósł twoje grzechy. Oni to rozumieją, ale się nie nawracają. Dlaczego się nie nawracają? Bo nie chcą. Ponieważ nienawidzą Boga i kochają swój grzech. Ostatnio się zastanawiałem, jeszcze taką jedną myśl, jeśli pozwolicie, to jest taka nowa myśl w moim życiu. Czym tak naprawdę różni się pszenica od kołomkola? Wiemy, oba rosną razem. Wiecie, czym się różni? Może czymś więcej jeszcze, ale na pewno tym się różni. Pszenica nienawidzi swojego grzechu.
błaga Boga i prosi o uwolnienie od Niego. A Kongol chce mieć tylko wybaczone swoje grzechy, bo kocha swoje grzechy i nie zamierza się ich pozbywać w żaden sposób. I dokładnie tak postępują niewierzący. Oni kochają swoje grzechy. Oni nie chcą być uwolnieni od grzechu. Nie chcą, żeby Pan zbawił ich od ich grzechów. Nie. Oni chcą brnąć w tym złu, które popełniają przez całe swoje życie, bo to im sprawia radość. No i tak. I to jest przyczyna niemożności nawrócenia się. Ona jest wewnętrzna. Ci ludzie mają uszy, słyszą, mają oczy, widzą, mają rozum, rozumieją, ale nie chcą. Nie chcą. Tak naprawdę Bóg musi to pragnienie w nich włożyć. Musi uczynić cud. Musi zmienić ich wewnątrz, żeby się nawrócić mogli. Żeby się chcieli nawrócić. Musi usunąć tą potrzebę. Musi przemienić ich serce z kamiennego na mięsiste. I dopiero wtedy grzesznik chce się nawrócić. Jest wiele ludzi, którzy mówią, że chcą służyć Bogu. Mówią. Ja wiem. Ta zmarku będzie, za chwilę będziemy kłócić, bo jestem przemęczony. Dzisiaj już troszkę jest z tego wywiadu. Za to dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu naszych widzów. Ale też taka istotna rzecz jest bardzo, że z przykrością, jak obserwuję to, słuchając mnie moich braci i sióstr czasami, jak rozumieją wersety biblijne, ja mam wrażenie czasami, jakby słyszał osobę z kościoła rzymskokatolickiego w pewnych aspektach. Ciężko się jest wyrwać z myślenia, w którym się było przez całe życie. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Bo to całkowicie inaczej się wszystko postrzega. Tak. Tak, tak. Ja bym był daleki od jakiegokolwiek, nie wiem, oceniania tych ludzi, którzy czasami różnego rodzaju katolicyzmy wprowadzają, czy też wypowiadają, bo to jest po prostu proces. To jest proces przemiany umysłu. Oczywiście Bóg przemienia nasz umysł wtedy, kiedy się na nowo naradzamy. No ale jakby to powiedzieć, tam wewnątrz jest wiele zakamarków, zanim tam dojdzie światło. Czasami, nie, zawsze potrzebne jest całe życie. Więc wiecie, ja też kiedyś katolikiem byłem, nie? A byłem na obiedzie w seminarium. Ojej, w obiedzie. No nie, no. No ale cóż. No, ale przewidzimy to. Tak, tak. No, w każdym razie bym tutaj nie oceniał jakoś zbyt surowo. Jest potrzebny czasami. I trochę cierpliwości. Wyświadczmy im tą uprzejmość, którą chcielibyśmy, aby nam wyświadczono. Powiedzmy do nich, uargumentujmy biblijnie i dajmy im czas do zastanowienia. Tak byśmy chcieli, żeby względem nas postępowali, tak, prawda? Tak, zgadza się. Więc bardzo Marku dziękuję za poświęcony czas, bracie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy tam naszych braci z redakcji. Wszystkich widzów Refu TV, wszystkich, że tak powiem, członków kanału na Facebooku Reformowanie 1689 i ludzi odwiedzających naszą stronkę, braci, sióstr i w ogóle wszystkich osób wierzących, niewierzących, być może zainteresuje ich, zainteresują ich treści, jakie przekazujemy. Wszystkiego dobrego i wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego. Bożego błogosławieństwa. Dziękuję bardzo, Marku.